Bezpieczne przejście pod torami. Często odjeżdżające pociągi i szybka podróż do ościennych miast. Już niebawem tak ma wyglądać rzeczywistość mieszkańców najmniejszej dzielnicy w Tarnowskich Górach, osady Jana. Ci jednak sprzeciwiają się budowie nowego peronu, bo boją się o swoje domy. Dlatego spotkali się z przedstawicielami samorządu i kolei, by pomówić o swoich wątpliwościach. Magda Sincewicz. Spotkanie było burzliwe i przepełnione emocjami. I mimo, że zostało zorganizowane od razu po tym, jak włodarze dowiedzieli się, że mieszkańcy nie wiedzą wszystkiego o planowanej przez PKP inwestycji, to nie udało się ich uspokoić. My jako mieszkańcy obawiamy się przede wszystkim tego, że budowa, która tutaj będzie, naruszy nasze i prywatność, i środowisko, które tutaj będzie, bo nie tylko drogi dojazdowe, ale również budynki, infrastruktura podziemna, przez ciężki transport, który będzie na budowę czy to materiałów, czy maszyn, może zostać naruszony. Wiele osób boi się też tego, że ich garaże zostaną wyburzone, a domy ulegną zniszczeniu i przez dłuższy czas będą zmuszeni żyć w ciągłym hałasie. Wykonawcy jednak uspokajają. W ramach tych prac projektowych przewidziano do realizacji zupełnie nowy przystanek Tarnowskie Góry Osada Jana. Przystanek będzie dostosowany do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Wybudowane zostaną dwa perony, które będą miały długość 150 metrów. Przystanek zwiększy dostęp do kolei, również zwiększy poziom bezpieczeństwa dzięki temu, że wybudowane zostanie bezpieczne przejście pod torami prowadzące na perony i na drugą stronę torów. Efektem inwestycji będzie także usprawnienie przewozów pasażerskich w stronę Lublińca, Kluczborka, Bytomia, Chorzowa czy Katowic. Ulepszone zostaną również przewozy towarowe, bo linia łączy Śląsk z portami morskimi. Włodarze mają nadzieję, że przekona to zaniepokojonych. Na pewno chcielibyśmy dotrzeć indywidualnie do mieszkańców, żeby każdy miał też prawo wypowiedzieć się i zapoznać się z dokumentacją, jak bezpośrednio na jego życie wpłynie ten przystanek. Zdania Tarnogórzan są podzielone. Część z nich nie ma obaw. Jeśli chodzi o budowę tego, to jestem za, bo na pewno to usprawni komunikację. Prace projektowe zakończą się w pierwszym kwartale 2024 roku, a w kolejnych latach po zapewnieniu finansowania planowane są roboty budowlane.